dla kanału Męskie Rozmowy, prosto z Tel Awiwu, Max Ciszek. Tel Awiw właśnie budzi się do życia po ataku irańskich dronów. Ponad 200 pocisków przyleciało na terytorium Izraela. Większość z nich, z tego co media mówią, zostały zestrzelone. Co prawda, część z nich, których zresztą zobaczycie na moim wideo, dosiągnęła cele. Oczywiście trwa blokada informacyjna, tak jak zawsze Izrael to robi, także nie dowiemy się tego z mediów. Słuchajcie, właśnie nagrałem dwie rakiety, które tu leciały. Jesteśmy w bunkrze, się chowamy. No nie jest wesoło, no człowiek się uśmiecha. Przed chwilą był atak terrorystyczny na dworcu, który mieliśmy wychodzić. 9 osób zranionych, 4 ciężko w Dżafie. Także no, sytuacja jest naprawdę podbramkowa. Nie wiem, czy, bo nie wyglądało to, że to był żelazna kopuła, bo te rakiety normalnie leciały w dół i było słychać wybuch, nie? W telewizji podają cały czas, że nic się nie zdało. Telefon. No zobaczcie, ludzie się pochowali tutaj. My jesteśmy też tutaj schowani. No coś jedzie. Dobra, chyba minutę na tak, nie? No dobra, wracamy do bunkru, bo chyba już jest po tym, bo ludzie, widzę, syreny przestały wyć. Ja byłem jeszcze dzisiaj rano w Ramallah, rozmawiałem też tam z ludźmi, z tak zwaną drugą stroną też. Mam bardzo dużo do przekazania i do powiedzenia i tak jak to ludzie tam odczuwają. A już jutro będziemy przy Strefie Gazy, stamtąd też będzie korespondencja, także zapraszam na relację prawie na żywo. Jak oczywiście wrócę, bo z tym będzie problem. Z Bliskiego Wschodu zapraszam na Męskie Rozmowy.